Głównym bohaterem naszego przedstawienia jest Will. Jest to ktoś, kto budzi się pewnego dnia w środku Nowej Huty i nie wie, kim jest, nie wie, jak się nazywa, nie wie, skąd się tutaj wziął. Coś go tu przyciągnęło, czuje, że to jest miejsce, z którym był związany, ale niestety stracił pamięć i nie wie, kim jest. Gdzie ja jestem? Na placu centralnym. A dlaczego? Bo to jest Nowa Huta. A co tu jest nowego? Każde pytanie, każde działanie, każda rzecz, która jest abstrakcyjna, jest trudna do wyrażenia w słowach, ponieważ absolutnie tu niczego nie zamierzaliśmy gloryfikować, ani niczego na siłę też potępiać, po prostu mówiliśmy jak jest. Wszystkie dialogi są wzięte z improwizacji aktorów, fantastycznych zresztą z Teatru Ludowego, którzy weszli w to jak w masło, w tą naszą szaloną troszeczkę formę. A dzieci z kombinatu to na kolonie za darmo jeździ. A jak człowiek był chory, to co? To się do ośrodka, że w ogóle nie stało w kolejce. Nie stało się w kolejce. To czemu to się wszystko skończyło? Bo to była komuna! Mam kilka ról. Jedną rolą jest rola takiej działaczki, społecznicy. W naszym spektaklu to mówimy na nią Gerilla, Małgosia, która robi wszelkiego rodzaju akcje z mieszkańcami dla mieszkańców, więc to jest jedna ta postać. Następne to są z kolei w scenach zbiorowych, czyli kobieta ze sceny obrony krzyża, później bar centralny razem z koleżanką. Ożywiłyśmy budynki nowohuckie, które tutaj mają imprezę klasową, spotkanie po wielu latach. Takie ikony Nowej Huty, czyli Stylowa, Bar Centralny, czy miejsca jak Zalew Nowohucki na przykład, i spotykają się z naszym Willem, który, jak się łatwo można domyśleć, imię jego pochodzi od skrótu WIL, czyli Włodzimierz Ilicz Lenin. Gram Stylową, restaurację w Hucie. Nie spodziewałam się, że może być taka frajda z grania budynku. Śnił mi się mężczyzna, taki postawny, twardziel, w długim płaszczu. Prawdziwy mężczyzna, tu wąs, tu broda. Znałam go z widzenia, kiedyś ciągle wystawał pod moimi oknami, ale zawsze odwrócony. I nagle śni mi się. Stoję u siebie, tyłem do wejścia, otwierają się drzwi, wchodzi on. Podchodzi do mnie, klęka przede mną i mówi: jedyna. Idziemy na zaplecze, ja tam mam taką pozetkę. On rzuca mnie na nią, zdziera ze mnie ubranie. Ja rozchylam poły jego płaszcza, patrzę, a tam pustka. Ten spektakl jakby sprawił, że ja tak naprawdę poznałam Nową Hutę. Od zarania jestem naprawdę, uważam, bardzo dobra z wiedzy o Nowej Hucie. Dzięki temu przedstawieniu poznałam budynki, poznałam miejsca, poznałam wspaniałych ludzi. Czy to wydział do sprawy wyznań w Warszawie? Tu Kraków, Nowa Huta! Dostaliśmy pozwolenie na budowę kościoła. Ludzi niesamowicie dużo, awantura straszna. Jak można coś takiego robić? Kto na to pozwala? Gdzie mamy się udać? No i przerwali pouczenie. W ten czas ktoś krzyknął: co? Chcecie, żeby było tak samo jak na Węgrzech? 200 osób zebrało się pod wejściem do Rady Narodowej. Ludzie drwią z funkcjonariuszy i świecą im w oczy lusterkami. A teraz, no dosłownie w tej chwili, milicja do suki pakuje dwóch spośród tych demonstrantów. Z kombinatu wychodzi druga zmiana. Robotnicy dowiadują się, że ich żony są pod krzyżem. Też tam lecą. Jest duża grupa milicji. Długo pałkami, kto im się po drodze nabije. Rok 2018 został w Kościele ogłoszony rokiem świętego Stanisława Kostki. Jest to dobra okazja, żeby przypomnieć, że na terenie Nowej Huty najstarsza kapliczka właśnie poświęcona jest temu świętemu. Stanisław Kostka był pierwszym Polakiem, który wstąpił do zakonu jezuitów. Wyświęcony został w 1726 roku. Ta kapliczka, przy którą stoimy, znajduje się w Wadowie i została ufundowana w 1780 roku przez ówczesnego właściciela wsi Wadów, Stanisława Kostkę Gostkiewicza.
Do czasu konserwacji w 2004 roku ta figura uchodziła wśród mieszkańców za postać świętego Antoniego. W czasie konserwacji odkryto, że są szczegóły, które wskazują na to, że jest to figura świętego Stanisława Kostki. Święty Stanisław Kostka był jezuitem, a święty Antoni był franciszkaninem i zakony te różnią się swoim strojem. Franciszkanie noszą habity związane sznurem z trzema węzłami, które symbolizują ich ślubowania zakonne, natomiast jezuici noszą sutanny. Historię tej kapliczki opowiedział mi mieszkający tutaj, nieżyjący już mieszkaniec Nowej Huty, pan Stefan Żelichowski. Historia ta wiąże się z mieszkańcem Łęgu, którego dom w czasie powodzi został porwany. Dom był w konstrukcji węgłowej, więc cała ta bryła domu nie rozleciała się, tylko płynęła z nurtem wody. A pan Mikołaj, właściciel tego domu, płynął na dachu swojego domu. No i w pewnym momencie zrozpaczony westchnął do świętego Jana Nepomucena, który jest patronem tonących i orędownikiem powodzian. Po chwili ten jego dom zatrzymał się o wierzchołki tu rosnących drzew. Z wdzięczności postanowił ufundować mu kapliczkę w tym miejscu. W czasie konserwacji odkryto w podstawie figury taką tabliczkę z wyrytymi datami. Data 1823 wskazuje prawdopodobnie na datę ufundowania samej figury. Natomiast druga data, 1935 rok, jest datą roku, w którym wykonano samą kapliczkę betonową. Kapliczkę tą wykonał pan Tadeusz Stelmachowski, mieszkaniec Mogiły.